Senka. Nie. Historia Senka przeszła wszelkie oczekiwania Michnikowskiego i moje, ale powiedzmy sobie szczerze, taki Senk zdarza się raz na 100 lat. Ale ponieważ miałem jeszcze coś z tego rodzaju w domu, więc zdecydowaliśmy się Państwu jeszcze coś pokazać. Dzień dobry. Dobry. Tu Heres jestem. Stosownie do mego telefona przychodzę się zaoferować. Zresztą co ja pana będę dużo mówił. Pana genialny inkasent jestem. Należy się panu od kogoś coś. Ja idę, przyniosę gotówkę. Nikt nie zainkasuje, a tu Heres zainkasuje. Co znaczy zainkasuje? U mnie na przykład pan by nie zainkasował. O, nie zainkasować mowy nie ma. Jak ja nie chcę zapłacić, to pan zainkasuje? Przecież ja nie jestem idiota. To się tylko pana zdaje. Proszę pana, ja mogę zrobić zaraz małą próbę. Proszę pan. Proszę pan. Pokaż pan te swoje sposoby. Proszę pana, załóżmy, że ja jestem inkasent z firmy Isidor Goldberg, której, wiem przypadkowo, jesteś pan winien 1000 złotych. Proszę. U mnie on idzie zainkasować. A koniec Napoleon inkasa, to ja będę jego piękna Helena, na której on się rozłoży na obie łopaty. Dzień dobry. Dobry. Czy zastałem pana Jakuba Orchidejczyka? Jestem. Sukces numer jeden. Pan już nie możesz powiedzieć, że pana Orchidejczyka nie ma w domu. Przypuśćmy, że jestem, ale dopuśćmy, że pana nie zapłacę. Przecież ja nie jestem idiota. To się tylko pana zdaje. Proszę pana, zanim przystąpię do inkasa, chcę dać dobry przykład i oddać panu 50 zł, które, jak wiem, należą się panu od firmy Epes i Synowi. Rzeczywiście się należy. Przyjąć pieniądze zawsze mogę. Poproszę resztę z 500 zł. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Sukces numer dwa. Pan już nie możesz powiedzieć, że pan nie masz pieniędzy. Pieniądze mam. W domu jestem, nazywam się Orchidejczyk, ale grosza nie zapłacę. Dajmy na to. Właśnie nie dajmy. Nie dajmy, żeby nie wiem co. Panie Orchidejczyk, jeżeli ja nie zainkasuję od pana tych pieniędzy, to szef mi wyrzuci. Co ja zrobię? Za kokotę do kabaretu? Ja się nie nadaję. Panie Orchidejczyk, maj pan serce. Nie zapłacę. Panie Orchidejczyk, nie bądźmy bezlitosne. No co będą robić moje dzieci? Panie Orchidejczyk, ja pana błagam. Ja liczę na zmiękczenie pańskiego serca. W interesach ja nie mam serca, ja mam mózg. Bo ja liczę na rozmiękczenie pańskiego mózgu. Niech pan nie liczy, bo pan nie masz co i nie będziesz pan miał co liczyć. Panie Orchidejczyk, jeżeli ja nie zapłacę w firmie Goldberg, to będę zmuszony kupić sobie nabity rewolwer i się otruć. Na takie sentymenty pan mnie nie nabierzesz. Nie zapłacę. Nie jestem idiota. Tylko pana zdaje. Panie Orchidejczyk. Co? Przecież ja znałem pańskiego brata, Bernarda. Myśmy razem służyli w okopach. Co to był za inteligent? Człowiek, proszę pana. Myśmy razem czytali Szekspira, proszę pana. Umarł. Kto? Szekspir? Bernard. Się przestraszyłem, że Szekspir. Co pan nie powiedział? Bernard umarł? Ach, Bernard, Bernard. Dlaczego wyzionoleś, mój druhu? Dlaczego przytuliłeś w rozpaczy zrozpaczonego w pogrąży brata twego, Jakuba Orchidejczyka? Och, Bernard, o, mało się nie dałem nabrać. Na sentymenty rodzinne pan mnie nie nabierze. Nie zapłacę. Nie jestem idiotą. Czy pan wiesz, co pan jest, panie Orchidejczyk? Pan jest Lobus i Grandus, proszę pana. Ja pana uprzedzam, że ja mam znajomości we władzach. I ja pana zniszczę, proszę pana. Ja znam nawet jednego generała. To jak ja będę chciał, to on się wstawi.
Ja tyś tam tego generała, pan nie będzie chciał, on się tyś tam. Panie Orchidej! Zresztą po co ja się denerwuję? Po co ja się denerwuję? Jest godzina druga, proszę pana. W kawiarni u Semadyniego siedzi Zenon Rosenblatt. To on za pana zapłaci te 1000 złotych. Pieczki, panie duchowy, co to znaczy? Zenon Rosenblatt zapłaci za mnie 1000 złotych? To coś dlaczego? Prosta rzecz, bo ja mu powiem, że te 1000 złotych to się należy za futro pańskiej żony. To on od razu zapłaci. Panie duchowy, chwileczkę. Dlaczego Zenon Rosenblatt ma zapłacić za futro mojej żony? Wszystko płaci za pańską żonę. Mało to on i prezentów kupuje. Czyli tu chyba, chwileczkę, nie rękę pan sobie. Powiedz pan, Zenon Rosenblatt i moja żona, oni chodzą ze sobą? Chodzą. Chodzą, chodzą. A jak się zmęczą, to się położą. Panie Orchidejcie, pan pamiętasz, jak pańska żona mówiła, że kupiła sobie ten pierścionek z rubinem, za bezcen, na licytacji, pamiętasz pan? Rosenblatt kupił. A ten niebieski lis, to co? Wygrała na loterii, tak? Też Rosenblatt kupił, proszę. Pan Tuchles, nie zadawać pan ram, zaczynam rozumieć. Moja balbina uprawia cudze łoże. Własne łoże. Pańskie własne łoże w pańskiej sypialni. Panie Tuchles, chwileczki, uważam. Może tu zachodzi pomyłka? Pomyłka zachodzi. Ach, się ześmiałem ze śmiechu, jak pszczoła. Pomyłka zachodzi. Pańska żona zachodzi. Panie Tuchles, przypominam sobie fakty. Nieraz donieśli, że moja żona spędziła noc z moim buchalterem, ale ona się tłumaczyła, że to nie był buchalter, tylko komornik. Ja jej łatwowiernie uwierzyłem, teraz widzę, że to był Rosenblatt, ona mnie oszukała. Do widzenia. Chwileczkę, nie odchodź pan takiego. Siadaj pan, ja nie mam czasu. Zaraz, panie Tuchelesie. Panie Tuchelesie, to jest cios w moją męskość. Siadaj pan. Tuchelesiątko moje. Powiedz pan, szczegół. Jak co? Ileś pana należy? 1000 złotych. Panie Tuchelesie, masz pan. No. Panie Tuchelesie, co ja pana dłużej nie powiem. Pan jesteś rzeczywiście Napoleon Inkasa. Ja pana z miejsca zaangażowywuję, ja pana daj podwyżki. Proszę pana, o zaangażować mowy nie ma. Co? O oddać pieniądze też mowy nie ma. Bo ja jestem naprawdę inkasem z firmy Isidor Goldberg. Ja jestem idiota! Od razu mówiłem.